Witajcie. Zdarza się, że w komentarzach piszecie, że chcielibyście, żebym zrobił jakiś deser z użyciem ciasta filo. Mówicie i macie. Będą to koszyczki z ciasta filo z kremem, który przygotujemy wspólnie, i owocami. Zaczniemy od ciasta filo. Ja potrzebuję tak mniej więcej 3 arkusze. Ciasto filo to takie ciasto, które wygląda jak papier pergaminowy. Nie wiem, czy dam radę to zrobić nożem. Jak nie, to będę brał nożyczki. Okej. I to znowu na pół. Z tego musi nam wyjść 6. Tak, to na 3. Tak. Tak. O, i mamy. I takim sposobem każdy arkusz ciasta pokroiłem na 12 części. Klasyczna forma od muffinek. Masło rozpuszczone i ciepła woda. Pędzelek przesmaruje delikatnie formę. Dobra. I teraz każdy kawałek naszego ciasta delikatnie przesmarowuję masłem z dodatkiem wody. I zobaczcie, od razu będę składał tak po przekątnej i umieszczamy tak przygotowane ciasto, umieszczamy w gniazdach foremki od muffin. Teraz możemy zająć się kremem. Odmierzam sobie 400 ml, ale do garnka wleję 300 ml mleka. Stówkę sobie zostawimy. Włączam gaz, mleko gotujemy. Do większej miseczki przekładam żółtka, cukier, niecały na początku. Ucieram przez moment. O, mogę resztę cukru dać. O, super. Dodaję mąkę, mączkę ziemniaczaną. Wszystko razem ucieram. Ten sposób łączenia składników da nam pewność, że nie będziemy mieli w kremie grudek od mąki. Laskę wanilii przecinam wzdłuż. Wyciągamy nasionka i wrzucam. Utrę jeszcze to z nasionkami i dodaję pozostałe mleko. Dla naszego bezpieczeństwa gorące mleko wlejemy najpierw tutaj. Wymieszamy wszystko i wlejemy z powrotem do garnka i będziemy mieszać do zgęstnienia kremu. Do gorącego kremu dodamy jeszcze tylko odrobinę masła. Wezmę sobie łyżkę i nakładam po 2 łyżki do każdego koszyczka. Piekarnik nagrzany do temperatury 170 stopni. Czas pieczenia tak 15 minut, ale obserwujcie proszę, jak zobaczycie, że już koszyczki są ładne złote, to już wtedy można wyciągać. Krem mamy już bezpieczny, on się trochę tylko zapiecze i będziemy mogli działać dalej. Zobaczcie, ładne, złote, odstawiamy, niech sobie stygną. O, słuchajcie. Już nasze koszyczki przestygły. Troszeczkę dżemu malinowego, ale pachnie ładnie. Dosłownie pół łyżeczki do każdej babeczki, koszyczka, bardziej koszyczka. To nam tak ładnie sklei owoce z kremem. I owoce. Umyte ładnie borówki wrzucam do naszych koszyczków i malinki. Oczywiście z ciasta filo można robić jeszcze różne inne desery. Takim chyba najbardziej znanym deserem z ciasta filo jest baklawa. Bardzo, bardzo słodka, bardzo popularna w Turcji. W Grecji dosłownie odrobina cukru pudru.
Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Dosłownie tak opruszyć tylko. Pięknie. Zobaczcie, koszyczki z ciasta filo z kremem budyniowym o smaku waniliowym i owocami. Wyglądają naprawdę bardzo efektownie, a w wykonaniu są bardzo proste. Jeżeli się Wam podobał ten przepis, to wiecie, co macie robić, tak? Wykonać go w domu, zrobić zdjęcie, umieścić na Instagramie, oznaczyć hashtag Kuchnia Lidla, pochwalić się nam i swoim znajomym takim pięknym deserem. Do zobaczenia. Cześć.